Trenerze, w sobotę rewanż. Proszę krótką zapowiedź sobotniego meczu. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na rewanżowy mecz ćwierćfinału Pucharu Europy, w którym będziemy próbowali po raz kolejny awansować do pierwszej czwórki najlepszych drużyn Europy. Ten mecz odbędzie się w dniu 9 lutego w Tarnobrzegu w hali Mosiru o godzinie 17. Poza samymi emocjami sportowymi zapowiadają się też różne emocje towarzyszące, ale ponieważ ma być to niespodzianka, to w tej chwili tylko zachęcam do tego, aby wybrać się do sali Mosiru w najbliższą sobotę. Natomiast gramy mecz rewanżowy z najlepszą drużyną aktualnie Rosji, drużyną Euromostu Kubań z Krasnodaru. W pierwszym meczu wygraliśmy 3-0, więc jesteśmy naprawdę bardzo bliscy awansu do pierwszej czwórki Europy. Ale Państwa doping na pewno nam bardzo pomoże i bardzo o to proszę, zapraszam na mecz. Trenerze, 3-0 to dlatego, że ta drużyna jednak była taka słaba, czy w takiej bardzo dobrej dyspozycji był KTS? Nie, nie. Moje dziewczyny zagrały kapitalny mecz. Czasami takie mecze nam się zdarzają, ale jesteśmy bardzo ostrożni przed rewanżem. W drużynie, w którym gra zawodniczka numer 1 Rosji, wielkiego, jakby nie było ping-pongowo kraju, Anna Tichomirowa, gra zawodniczka numer 2 Rosji, Jelena Troszniewa, to nie może być słaby zespół. To są podstawowe reprezentantki Rosji. Natomiast nam po prostu mecz bardzo wyszedł. Rita Piesocka w barwach KTS-u Tarnobrzeg zagrała swój najlepszy mecz. Mam nadzieję, że już od tego meczu będzie grała to, co potrafi. Bardzo dobry mecz zagrała debiutująca w naszej drużynie Hanning z Niemiec. Kolejny bardzo dobry mecz Renaty Sztrybikowej, stąd taki wynik. Natomiast ja przestrzegam i zawsze powtarzam, że sport uczy pokory. Kiedyś wygraliśmy w Berlinie 3-1, grając o awans do finału Puchar Europy. Niestety w meczu rewanżowym w Tarnobrzegu przegraliśmy 0-3, także ja ten mecz mam w pamięci i staram się prowadzić drużynę tak, aby była jak najlepiej przygotowana do rewanżu. Natomiast oczywiście jako trener wierzę, że minimum te dwa sety wygramy w tym meczu i awansujemy do półfinału Puchar Europy. Nie bał się trener debiutującej zawodniczki w tak ważnym meczu stawić? Nie, dlatego że ja znam jej wielką klasę. To jest naprawdę wielka zawodniczka klasy światowej. Natomiast jestem pełen szacunku i podziwu, gdyż jeszcze 2 miesiące temu ta zawodniczka nie trenowała w związku z macierzyństwem. Natomiast ja bardzo się cieszę, że Hanning wystąpiła w tym meczu i jeszcze w dodatku zagrała bardzo dobry mecz. Dlatego że w kolejnych meczach Puchar Europy i playoffu myślę, że bardzo pomoże naszej tarnobrzeskiej drużynie. Bardzo dobra współpraca z nią się zaczęła, jak długo będzie trwała, czy będzie grała w następnym sezonie, to się okaże w najbliższym czasie. Trenerze, który to byłby półfinał dla KTS-u? 6. Półfinał, natomiast przypominając historię, no byliśmy już 4 razy w finale Puchar Europy, więc ten sezon też pokazuje, że nie zwalniamy tempa i w dalszym ciągu meldujemy się w gronie najlepszych europejskich klubów. KTS w tym sezonie zdobędzie Puchar TTU? To znaczy wielkim faworytem jest drużyna Fenerbahçe Istanbul, która ma nieograniczone środki finansowe, ma zakontraktowanych 5 wspaniałych zawodniczek. Także dla nas awans do czwórki to już jest bardzo duży sukces, natomiast no zobaczymy w kolejnej rundzie, co się da zrobić. Ja nigdy nie byłem hura optymistą. Na Euro polscy piłkarze mieli grać o medal. Jak się skończyło, tak się nie skończyło. Jestem trochę innym trenerem, który wierzy oczywiście wewnętrznie w swoją drużynę, natomiast doceniam zawsze klasę przeciwnika.